Cześć, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z Farming. Co? Z czego? Nie, no, oczywiście z Farminga 22. Wiem, że to będzie najgorsze przywitanie moje chyba. No ale trudno, najwyżej Bartek się będzie ze mnie nabijał, no ale trudno. Wyrąbane to. Oczywiście flet na osadzie. Ci sprzedaże. I może jakiś ciekawy nabytek wleci. Jeżeli się uda na to zarobić. To też ciekawą rzecz zobaczyłem na promocji. Ale nie będę mówił jaką. Jak się uda na nią zarobić, muszę zarobić na nią 80 tysięcy, więc jak zarobię 80 tysięcy, to wam pokażę. No i tyle. Nie ugniatam? Nie, dobra. Na szczęście nie. Bo ja to w ogóle źle zacząłem podjeżdżać do tego silosu. No i teraz tak przez to do lesa podjadę, zobaczcie, i teraz będzie idealnie. To jest, co ja tu ćwiczę, co ja ćwiczę na tej gospie. Może wreszcie będzie kasa na wyremontowanie John Deere'a. Rzepaku 28 ton, a rzepak po ile jest? 2500. Dobra, to z samego rzepaku praktycznie będę miał kasę. Jeszcze sorgo tam jest 13 ton. Bo tam nie cała przyczepa. Pszenicy też 16 ton. Soi mam 37 ton, ale to wam pokażę w sklepie. Gdzie w sklepie? W dosach. Jak dojadę się będę sobie po to wam pokazać. 37 ton udało się zabrać, no to razy... Chyba łatwy, tak? To jest, na pewno to jest łatwy poziom. Bo to razy 4000. To ja będę bogaty. To będę za 200 tysięcy, a za 200 tysięcy to ja mogę kupić i kupić sprzętu. Nie, za 200 tysięcy, no to pewnie za tą sobie kupię sobie kombajn, bo wtedy bizona sprzedam i będzie gitara, nie? Bo ja potrzebuję po prostu nowy kombajn już, bo pól trochę jest, a żywa, wiadomo. Fajnie, jakby się cieszył, nie? Wiadomo, nowy kombajn to większy header, no i oczywiście zbiornik większy, nie? Mógłbym mu bieg zmienić, to wtedy by lepiej szedł. Chyba mu zrzucę może ćwiartkę. Na D? O, na D się zaczął bujać, dobra. Co przestało to? Jakby mnie to auto nie odbiło, to tak naprawdę już bym dawno był na tym skupie. A na Felsbrunie to nawet... Felsbrunie. Na tym to posprzedawa 37100. A... Cena zostaje jest 3800 niby, no ale to wiadomo, że będzie większa w czerwcu. No i dobra, jeszcze sobie muszę zrobić dwa kursy tu. Trzy w sumie. Jeden z sorgiem, a drugi... No i jeden z sorgiem i dwa z rzepakiem, więc... Więc okej. W sumie... To mogę sobie... tego cymbała zamówić, bo zanim on tu przyjedzie. Gdzie to się zamawia? Tutaj. Dobra, więc dzisiaj jeszcze nowy nabytek jedzie, bo będzie mnie stać na niego. A jak nie, to pożyczę 5 tysięcy. Ale będzie mnie stać, bo ja już widzę. Przy rzepaku, powiedzmy, jak miał 30 ton za 2 tysiące, no to jest... To jest 60 tysięcy, nie? A że ja mam 28 ton? Czy no 2 tony mniej akurat, ale... No to jest plus 14 tysięcy, nie? Znaczy, czyli z samego rzepaku 75 tysięcy zarobię. Do tego jeszcze trochę pszenicy i trochę sorga, więc będzie idealnie. No ale dusi ten zandyr, to jesteś mi pęgry. Nie no, pojadę sobie asfaltem, tylko nie wiem czemu IC mi tutaj nie działa. John Deere. No ale dobra, trudno. Wiem, że to może ładnie wygląda, jak jest tak. Może jak starsze czasy, to jeszcze TMR-a będę mieszał na koniec odcinka, ale raczej chyba nie starczy. Z TMR raczej po odcinku będzie mieszany. Jest tak ciasno już na tej gospie, że powoli trzeba będzie myśleć może na drugą gospę. Żeby tą drugą, tam gdzie świnie są, kupić, żeby maszyny trzymać. Dobra, niech sypie rzepak.
28, no to mogę nawet po 14 brać, nie? Ale dobra, wezmę w sumie 18 i potem będę miał 10. Za dobrą sprawę mogę sobie tą HW zaczepić. Na dwie jechać. Bo ten by sobie dałby radę. To jest najsilniejszy ciągnik, więc... Jeszcze. Ciekawe, czy na full bucie, tak jak kładę teraz, czy bez redukcji biegu będę musiał... Czy da radę podjechać bez redukcji, czy będę musiał jednego stan zmienić. Żeby to żaden symbol nie wyskoczył. No jak widzicie, no jak ten nie ten, nie trafił go, no to bym też podjechał, a tak teraz widzicie. No pełna nawet więcej na przyczepie, bo to miał 16, teraz mam 18 ton, więc... Widzicie, no do 40 zwolnił, nie? A tam wtedy 15 jechałem. Musiałem aż mu do deszcz rzucić, żeby on mógł się bujnąć. No ale dobra. To się da wszystkim. Przydało się wreszcie tego Juniora naprawić, no bo on ma tutaj już tylko 11% życia. Więc to tak nie jest za dużo, no ale... Trudno. Do FPS-ów. To tylko założenie, że ten zasław się strasznie długo sypie, nie? Jakoś tak powoli, no ale dobra. Tutaj jest kontrakt na orkę. Jakiś ciekawy kontrakt jeszcze? Ten jest ciekawy kontrakt. No ale nie będę kontraktów w tym odcinku, no co by. 1900 za żniwa kukurydzy. Dobra, słonecznika. A tu była akurat kukurydza. Dobra. To taka też kukurydza. No i dobra. Jadę z powrotem. Ten plan na nowy nabytek, no to w sumie przypadkiem mi przyszedł do głowy. Bo wszedłem na promocję i zobaczyłem takie coś ciekawego. Coś ciekawego na promocję zobaczyłem i mówię, że 80 tysięcy to jestem w stanie zarobić. Na zasadzie będzie po prostu kombajn kupiony i tyle. Wtedy będzie biznes sprzedany i będzie nowy kombajn. A jaki to wam nie powiem. Bo to będzie tajemnica. Będzie tam się wyciekać. Do żniw. Bo na wiosnę będzie... Nie wiem, czy będę się na końcu zobaczę. Zobaczę, jak to z sianem wygląda. Bo może by zrobił pożegnanie prasy i skrabiarki. Bo to... Myślę, że skrabiarkę w sumie to tam wiecie. Skrabiarkę jeszcze da radę, nie? Ale prasę to już by przydało się zmienić. Tak? Może jakąś okrągłą już, nie? Coś tam turem się pobawić, albo... Żeby coś tam turem się pobawić. No i żeby też trochę też szybciej szło to robienie tych balotów. Bo te kostki są spoko, ale weź to później zbieraj, nie? Sprasować to jest ok, ale weź to później zbieraj. To jest tyle czasu, zanim to się pozbiera. Tego też jest pełno, ale tutaj, wiadomo, do paszowozu to co ja tam rzucę? Z 6... Teraz 8 kostek, bo 4 siana ładuję. To teraz wrzucam 8 kostek, a tak wrzucałem 6. To więc to tak... Znika, bo znika powoli, ale w sumie teraz dodałem ten mod. Więc... To małe zwierzęta, więc teraz mam bardzo dużo obornika i gnojnicy. Tak naprawdę ja mogę tymi dwoma rzeczami sobie handlować, nie? Więc... Wiadomo, handlowanie obornikiem i gnojnicem to tam wiadomo, zawsze jakieś drobne pieniądze, no ale... Drobne, codziennie, nie? Powiedzmy, codziennie. Tam co 2-3 miesiące jakby sprzedało za... 80 tysięcy, nie? Wszystko. Czyli obornik z gnojowicą. To kurde, co 2 miesiące 10 tysięcy? To jest kurde lepiej niż... To, że ja, żeby 10 tysięcy zarobić, to musiał mieć 5 albo 6 tą pszenicę, nie? Po ile jest pszenica w ogóle? 1300 jest, powiedzmy. No 1200-1300, nie? No to jest 6 ton bym musiał mieć. 6 ton pszenicy bym musiał ukosić, nie? Mieć to samo, co z obornika i gnojowicy, więc... A ja mogę tu zobaczyć statystyki?
Kiedyś było takie coś. O, Burnika 54 niby, a najwięcej 35, a wczoraj, czyli w październiku, w sensie ja sprzedawałem Gnojowice jedną beczkę. Zostało tam 8 tysięcy litrów chyba. Zostało 8 tysięcy, więc no 30 tysięcy przez dosłownie miesiąc zrobili mi w Gnojowice. To idzie dużo. No i teraz, a jeszcze sorgą przebiłeś, no właśnie. Coś mi tak za szybko to poszło. Jeszcze sorgą muszę się bujnąć ze sorgiem i tyle. I wtedy pewnie tam dżendyra zostawić. Pierwszy raz ogólnie sprzedaję dżendyrę, nie? Gender też chyba był używany z tego, co widzę, było 23 godziny. Na pewno jest używany, przecież ja mam tego gendera parę odcinków. Ja mówię, teraz flet na zasadzie to będzie szedł jak diabł, jak kupię ten nowy kombin. Tylko szkoda mi tej przystawki do Bizona, że ja tylko raz w sumie użyłem ją. Tego mi jest szkoda, no ale trudno. Niestety taki jest los. Właśnie najlepsze to jest to, że tutaj też dużo daje ten mod na te ceny pól, nie? Że jedno pole jest drogie, a drugie tanie. Jak już w sumie parę kawałków mamy, żeby nowy kombi kupić, nie? A jak kupię jeszcze tutaj... Gdzieś... No tutaj mam akurat, ale myślę, że gdzieś tutaj w te rejony się puszczę. Znaczy no może nie w te wielkie pola, no ale tutaj takie 21 jakbym kupił. Niby 75 tysięcy, nie? Teraz, aktualnie. A może takie wielkie pole bym razem kupił 4 hektarowe? 300 tysięcy. Chyba, że będzie lekko na promocji. Tak, może bym sobie wziął kredyt? Czy takie duże pole nie zabije mi serii? Wiecie, że jak kupię, sobie bym miał na to pieniądze, nie? Ale sobie muszę kombajn kupić. Teraz gdzieś dalej bym sobie najchętniej pojeździł kombajnem. Gdzieś tutaj, ten róg mapy. Czyli coś typu 77. 77 typa pola chciałbym najchętniej kupić. No ja i tak to jest. Tutaj gdzieś kupić. Albo gdzieś tutaj kupić pola, bo tu też fajnie daleko. To na 76 by było najdalej, bo muszę tutaj koło pociągu zjeździć. Dobra, dawaj ten pociąg i zaraz to raz, dwa napełnię i sprzedam i tyle. To jest odcinek sobie dodatkowy, jakby nie było. No, to się tak wolno sypie. No jeszcze 5 ton, serio. 10 ton dopiero usypane. Dawaj tą tonę jeszcze. Dobra, to jest nasypane na drugim wagonie. Dawaj. W sumie mogę drugą stronę wyszybciej by było. Nie mogę, czemu ta kamera jest taka zrąbana w tym pociągu. Stój, gdzie ja już? Syp. Dobra. A pójdę do tyłu. Posadę już w sumie widziałem. Czy widzieliście wy też? Do tyłu. Raz, dwa to sprzedać. Pieniążki. Jeszcze jakieś tam premie się do dyskowa pewnie oddać. 11 200 jest na koncie. No! 113 dostałem.
tysięcy za wody i 4800 za jeszcze premii dodatkowej dla oceny środowiskową, więc zarobiście. A na promocji jest takie coś. Taki ciągniczek. No w takich kolorach go zostanę, no bo taki jest na promocji, to już nie będę cudował, nie? Ewentualnie kiedyś mu moc zwiększę. A jakbym chciał skręcić na taką moc? Ty, niby mnie stać, nie? Ale to jest dosłownie 40. To jest różnica 40 koni, nie? No może kiedyś się przyda, nie? Ale na razie. To może... Może jakieś szerokie gumy. Jeszcze może kolor ferch na biało. O, na białe. No. Bo te takie kremowate. A na czarny... Nie, na czarny to nie. Bo na tym beżowym to tak średnio w sumie to wygląda, nie? To w sumie dopłaciłem tylko 3000. No dobra, kup. No i teraz, kurde, przydałoby się, jak mam taki 240 koni, no to myślę, że może jakiś siernik. Z tym Mazurem posiadałem sobie dwa sezony, to starczy, nie? Ale bym musiał coś w modach poszukać. O, dobra. No ten Horsz, coś pięknego. Coś pięknego ten Horsz, nie? Tylko ja muszę w ogóle to popatrzeć sobie, jak to wygląda. Może bez tych opon. Nie, ja muszę te siewniki na spokojnie obejrzeć. Pomyśleć, co tu dać. Bo ten Horsz fajny był, nie? A ten Feniks jest z tego, z Platinum, do tego. Z Premium, sorry. No ten agromet to raczej już nie będzie wyglądał. To też fajny siewnik, no ale... No nie wiem. Nie, no muszę popatrzeć sobie później te siemniki i tyle. Ten Bednar to taki średni sobie. No tu są te wielkie, moje siemniki, to nie. Ewentualnie ten Lemkin jeszcze by pasował mi. To chyba i Sarja jest ostatnia. Albo ten Sulki w sumie. Aha! Zarąbisty ten siemnik jest. Cudowny ten siemnik. Cudowny ten siemnik jest, że on jest, ma tylko koła i nic więcej. Nie, no dobra, żeby teraz trzeba zgasić. Wypożyczyłem sobie taką beczkę Meprozeta, żeby zobaczyć, jak to robota idzie. No i rozlecę tej gnojowicy. Ja liczyłem na dwie beczki, no ale... Ale zobaczymy, no bo jak to 40 litrów, tylko 40 kilo ma do życia, no to tutaj tak pewnie za dużo mi tego gnojowy nie pójdzie. Pewnie ta cała beczka na te wszystkie 4 ponad tutaj wyjdzie mi. O, to jest 60, no to już 15 metrów, to już chodzi, troszeczkę szybciej to znika. No to tak dalej jest wolno. Te pole nie wymaga azotu? Właśnie, azot na pole. To już wiem, co z gnojowicą zrobić. No kurde, szkoda, że ścieżek nie ma, no bo fajnie na ścieżkę to wygląda. Dobra, wiecie co? Ja sobie użyję GPS-a. Wiem, że nie. W sumie Kubota nie ma GPS-a, no ale może powiedzieć, że wybrałem sobie tam jaką darmową nawigację. Na telefon czy coś. Teraz pytanie, bo tutaj wymaga 100 kilo azotu, dobra. Ciekawe, czy on mi dorzuci ten 100 kilo, czy ja po prostu będę musiał sobie na ręcznym to ustawić 100 kilo. Nie dorzucisz, okej. Okay. A teraz po przejeździe beczki, jak to wygląda? Doskonale, 185. To w sumie jak jest doskonale, nie? 190, 180.
No to w sumie tak może być. No tak może być, no to takie dzień. Ja myślę, że trzeba tutaj ze 100 kilo zużyć, ale jednak jak tak beczka dała mi, no to tak po prostu będę jechał, nie? No takie dawce będę jechał tyle. Bardziej jakbym po łące jechał, nie? Wygląda. No ale powiedzcie sami, co ja zrobię z tym nogicą? Jak ja nie rozleję tego na pola, to co ja tego, co ja w tym zrobię? 105 plus 80 to daje 185. To niby 200 wymaga, więc. Nie wiedziałem, że ten GPS dorobił jeszcze mnie. I niech sobie daje te 80 kilo. To jest 20 metrów. Sześciennych. No ale ta beczka też jest wielka, więc. Powiem wsioło i tutaj jeździsz i jeździsz na tej beczce. Jeszcze kontrola teraz. Pola. To 60. Kurwa, to. Znaczy, no trochę mało, nie? To jest dobrze. To jest doskonale. No mówię, 100 kilo tutaj wymagało wszędzie, nie? On mi daje tylko 80. Czemu tak? Ewentualnie zaraz mu wyłączę tą dawkę i tyle, nie? I wtedy ja sobie dorzucę tam, żeby stałe 90 kilo mi dorzucało i tyle. No kurde, nie wiem, tam gdzieś pewnie złapało mniejszą wartość i to tak pewnie będzie, bo widzę na kolorach azotu tutaj, jak to wygląda. No tak jak mówię, że tu będę jeździł i jeździł po tych polach z tą beczką, no ja nawet chyba nie zaleję. To jest 22 minuta, więc nie, no nie będę chyba się już bawił w ten TMR. Po odcinku sobie go umieszam. Albo jak tak mega wolno, to będzie szło tym TMR-em. Na wiosnę właśnie przydałoby się jakąś kukurydzę zasiać, nie? Bo ja mam tylko 20 ton kiszonki. Przydałoby się kukurydzę zrobić na kiszonkę. Tutaj te pola będę łączył. A może od razu wszystkie je połączyć, tutaj taką wielką kiszonkę zrobił. To też by nie było głupie, nie? Tylko ciekawe, czy mi to w silo zejdzie, no ale ciu. Najwyżej nadwyżkę się będzie obok silosa sypać i tyle. Nie wiem, pomyślę co zrobić, nie? No ale mówię, tutaj w sumie nawet nie wiem, czy nie lepiej by było na ręcznym to jechać i po prostu dorzucać sobie 90 kilo i tyle. No ale na tym polu sobie wylałem, można powiedzieć, całą... Całą beczkę gnojowicy, nie? Neprozus Maxi, no fajna beczka, fajna. Ja tą beczkę już używałem sobie w 17, bo no jak z Bartoszem nagrywałem po prostu i tyle, nie? On sobie tam nagrywał gnojowicę i talerzowanie, to on sobie tą beczkę użył. Oczywiście nie tylko błotą, tylko klasy tam byli, no ale to tam akurat jest... Mało istotne, jaki ciągnik tam jeździł. No ale po prostu mówię, że ta beczka była używana. I to jest dosłownie to samo. Tak, to był chyba za diabła, nie wiedział jak mam jechać bez GPS-a. Ewentualnie po tej minimapie, nie? Ale ta minimapa też mi tak zbyt dużo nie mówi. Wiem, nie powinno tak się robić, jak teraz zrobiłem. Przepraszam. Nie, bo sroć mi się chce. Więc nie wiem, czy nie zrobię tej beczki i nie będę kończył odcinka. Ale ja tą drugą beczkę sobie po odcinku wyleję.
No ja cię wziąłem, bo cię muszę TMR skręcić. No i tak to będzie wyglądać. Nowy nabytek soi na sklepie. No może się przebie... A, ty zapomniałeś, że to... Kuba to nie ma tego. Nie ma biegów jak Jondir. Tylko ona ma już... Tak jak to zwany CVT. Automat. No coś pięknego ten D4. Nie wiem, jaki on jest piękny. No ja sobie po odcinku będę testował te siewniki. Ja zobaczę, jaki siewnik sobie kupię na wiosnę. Nie, no ale piękny D4. No i 12 godzin mam. Dobra, idę, bo się zaraz zesram. Więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie trzymajcie się cieplutko. Cześć i papa. No 26 minut na szybko. Także papa. Pa.